Cześć, to Natalia z Projektu X. Fajnie, że jesteś. Wielu z Was w komentarzach prosiło o historię misia Wojtka, który walczył u boku naszych dzielnych polskich żołnierzy w wielu bitwach i pomógł im wygrać najważniejszą z nich – bitwę pod Monte Cassino. Zgadzam się z Wami, tę historię powinien znać każdy, dlatego ją Wam dziś opowiem. Posłuchajcie. Wyobraźcie sobie, że podczas górskiej wędrówki spotykacie na swojej drodze ogromnego, ryczącego niedźwiedzia. Co robicie? Kłócicie się? Uciekacie? A może biegniecie na niego w bojowym okrzyku? Niedźwiedzie kojarzą nam się z siłą. Są potężne, ich waga dochodzi nawet do 750 kg i nikt nie ma wątpliwości, że pokonałyby największego siłacza. Nie wszystkie miśki są jednak wrogo nastawione do gatunku ludzkiego. W historii świata występuje wiele niedźwiedzi, które swoimi czynami zapisały się w świadomości kolejnych pokoleń. Jedną z takich postaci jest niedźwiedź Wojtek, który został żołnierzem Armii Krajowej i walczył w jej szeregach. Oto jego niewiarygodna, przepiękna i poruszająca serce historia. Miś Wojtek urodził się gdzieś na terenie Iranu. Jego mama zginęła z rąk myśliwych. Jako mały niedźwiadek trafił do irańskiej rodziny, gdzie opiekował się nim perski chłopiec. Wojtek był wtedy na tyle mały, że dawał się nosić w sakiewce na szyi. Chłopiec i niedźwiadek codziennie wyruszali na wspólne wyprawy w poszukiwaniu pożywienia i wody, a w wolnych chwilach bawili się ze sobą jak najlepsi kumple. Tego dnia, jak co rano, chłopiec wybrał się ze swoim niedźwiadkiem na przechadzkę. Lecz nie wiedział jeszcze, że niebawem wydarzy się coś wyjątkowego. Oboje byli bardzo głodni, nie jedli już od wczoraj, dlatego chłopiec bardzo się ucieszył, kiedy w oddali zauważył obóz. Wiedział, że jest to dla niego szansa na ciepły posiłek. Okazało się, że to pora obiadowa polskich żołnierzy II Korpusu Polskiego, którzy według nowej strategii militarnej generała Władysława Andersa mieli zostać przetransportowani z ZSRR do Egiptu, by tam zasilić szeregi armii brytyjskiej i walczyć o Afrykę Północną. Ten plan nigdy jednak się nie ziścił. Polscy żołnierze popłynęli z Egiptu do Włoch. Los chciał, że na swojej drodze spotkali niesfornego misia. Żołnierze zauważyli chłopca i zaprosili go do wspólnego stołu. Nakarmili go i wtedy zobaczyli, że ten dziwny lniany worek na szyi chłopaka dziwnie się porusza. Zaraz potem, jak odkryli, że to mały niedźwiadek wierci się na piersi perskiego chłopca, postanowili go odkupić. Dobrze wiedzieli, że jeśli niedźwiedź zostanie w ubogiej wiosce, czeka go pewna śmierć, a w najlepszym przypadku niewola i niedożywienie. Oswojony z ludźmi niedźwiedź przydałby się w armii jako siła pociągowa oraz militarna, a do tego taki niedźwiadek to przecież najlepsza maskotka i kompan do zabaw, jakiego można sobie wyobrazić. Zaproponowali chłopcu konserwy, tabliczkę czekolady i garść drobniaków, a to jak na tamte czasy słona zapłata za niedźwiedzia. Któryś z chłopaków dorzucił jeszcze chłopcu wojskowy nóż. Młody Pers bez wahania przystał na ofertę i pobiegł z darami do swoich rodziców. Zaopiekowanie się niedźwiedziem nie jest łatwe, nawet jeśli mamy ku temu warunki, ale żołnierze świetnie spisali się w roli rodziców. Kiedy na samym początku nie potrafił jeszcze jeść, do butelki po wódce przyczepili smoczek, wlali do niej mleko i tak nakarmili małego Wojtusia. Uczyli go manier, zabaw i strategii obrony. Jak każdy małolat, miś Wojtek lubił psocić i grać w berka. Podkradał żołnierzom jedzenie, zrywał ze sznurków suszące się pranie i wspinał po drzewach, z tym, że nie umiał z nich schodzić. Za każdym razem, kiedy był już wysoko i orientował się, że nie da rady zejść, po prostu spadał na pysk. Miś Wojtek najbardziej jednak lubił zapasy. Jako dorosły osobnik dawał radę nawet 6 mężnym facetom. Jego codzienna rutyna obejmowała poranną przechadzkę do oficera dyżurnego, który zawsze miał dla niego jakieś smakołyki. Mężczyzna wiedział, że Wojtek uwielbia słodycze. Następnie miś dostojnie szedł do kuchni po śniadanie w postaci płatków, chleba, mleka, dżemu lub tego, co akurat zostało, po czym spotykał się ze swoim najlepszym kumplem, Dalmatyńczykiem, należącym do jednego z angielskich oficerów. Żołnierze, którzy ocalali, wspominali później, że niedźwiedź Wojtek był doskonałym magnesem na dziewczyny, dlatego zabierali go na wszystkie imprezy. Uwielbiał pić piwo i grać w piłkę, a kiedyś nawet nakrył w obozie szpiega. To niesamowite, ale niedźwiedź Wojtek uwielbiał się kąpać. Szybko wyłapał, że aby wziąć prysznic na pustyni, wystarczy wejść do latryny, pociągnąć za odpowiedni sznurek i już.
można cieszyć się orzeźwiającym strumieniem. Żołnierze jednak szybko zorientowali się, że Misiek zużywa znacznie więcej wody niż oni wszyscy razem wzięci, dlatego zaczęto zamykać drzwi od latryny na klucz. Wtedy Wojtek mógł kąpać się jedynie w obecności innego żołnierza, co umożliwiało jakąkolwiek kontrolę zasobów wody. Pewnego dnia Wojtek zauważył uchylone drzwi. Ochoczo wpadł do łazienki z nadzieją na szybkiego prycha. Wtedy jego oczom ukazał się przerażony arabski szpieg. Wojtek wszczął alarm. Po schwytaniu zdrajca szybko przyznał się, że miał za zadanie okraść magazyn broni. Za jego zdemaskowanie Misiek otrzymał w nagrodzie piwko, kandyzowane owoce i długi prysznic. Do momentu, kiedy Wojtek poszedł na front, na jego temat powstało tysiące anegdot, plotek i legend. Ale przede wszystkim każdy wiedział, że Wojtek jest naprawdę wyjątkowy i zasługuje na taki sam szacunek jak reszta wojskowych 22. Kompanii. W lutym 1944 roku żołnierze mieli przeprawić się statkiem z Egiptu do Włoch, ale kiedy wsiadali na pokład, okazało się, że zwierzęta nie mogą podróżować drogą morską wraz z pułkiem żołnierzy. Wtedy ktoś z kompanii wpadł na genialny pomysł. Błyskawicznie przyznano Wojtkowi numer seryjny i stopień wojskowy. Wtedy był pełnoprawnym żołnierzem i mógł płynąć z polskimi żołnierzami, by walczyć pod Monte Cassino. Co ciekawe, oficerowie Armii Krajowej nigdy nie uczyli misia Wojtka strategii militarnych ani jak nosić broń, ale przez cały czas, kiedy był pod opieką polskich żołnierzy, bacznie ich obserwował i czuł, jakby był częścią drużyny. Na początku, co prawda, bardzo bał się wybuchów i nie wychodził z namiotu. Ale po kilku dniach podszedł do składu z amunicją, wystawił łapy i zgłosił gotowość do pomocy. Żołnierze powierzyli mu noszenie ciężkich, kilkudziesięciokilogramowych ładunków wybuchowych. A Misiek, wiedząc, że z tymi rzeczami trzeba być naprawdę ostrożnym, przez 5 miesięcy trwania walk nie upuścił żadnego z nich. Co prawda był leniwy i żołnierze musieli go przekupić słodyczami, żeby ciężko pracował, ale koniec końców w dużej mierze wraz z zastępem żołnierzy polskich, brytyjskich i francuskich przyczynił się do zwycięstwa i ostatecznej kapitulacji armii niemieckiej. Wojtek był bardzo wdzięczny żołnierzom za opiekę i troskę, jaką od nich otrzymywał. Lubili go wszyscy w pułku, włącznie z dowódcami. Czasem miało się wrażenie, że już sam zapomniał, że jest niedźwiedziem, a nie żołnierzem, człowiekiem, jednym z nas. Warto jednak spojrzeć na tę sytuację również z innej perspektywy. Pamiętajmy, że Wojtek towarzyszył setkom samotnych, stęsknionych za domem, często osieroconych żołnierzy. Wojtek też był sierotą. Zapewniał im dużo rozrywki w chwilach nudy, ale też wsparcia i bezwarunkowej miłości. Dla wielu polskich żołnierzy miś Wojtek był jedyną rodziną, jaką mieli, dlatego decyzja o tym, co się stanie z nim po wojnie, była dla wielu niezwykle trudna do podjęcia. Ostatecznie to weterynarz zdecydował, że niedźwiadek trafi do szkockiego zoo w Edynburgu, gdzie mieszkał aż do śmierci. Na koniec opowiem wam historię kobiety, Eileen Orr, która jako 8-letnia dziewczynka wybrała się z klasą do zoo. Wojtek był już wtedy bardzo starym niedźwiedziem. W pewnym momencie Eileen wpadła na pomysł, by poprosić swojego polskiego kolegę z klasy Romka, by powiedział do Miśka coś po polsku. Romek krzyknął: "Hej Wojtek, jak się masz?" A Miś, jak tylko usłyszał polski język, nadstawił uszu, spojrzał przenikliwie na chłopca, stanął na dwóch łapach i pomachał do osłupiałych dzieci. To jednak jeszcze nie koniec niespodzianek. Eileen miała jeszcze jedną prośbę, poprosiła Romka: "Romek, zapytaj Wojtka, czy znał mojego dziadka Stevena, ponieważ jej dziadek, tak jak Wojtek, walczył pod Monte Cassino." Romek powiedział wtedy do Misia coś po polsku. Słysząc jego słowa, niedźwiedź znacznie się ożywił, jakby rozumiał pytanie. Wtedy z niedowierzaniem Romek spojrzał na Eileen i powiedział: "Eileen, Wojtek pamięta twojego dziadka. Mam nadzieję, że podobał wam się dzisiejszy filmik. Dziękuję za każdego lajka i komentarz. Nie wahajcie się też subskrybować kanału Projekt X. Pozdrawiam!"